W poprzednim odcinku Amelka wpada w tarapaty. Ten eliksir naprawdę działa. Eliksir miłości działa i szefowa zaczyna słać Piotrkowi miłosne liściki. Kolejna koperta, co za natrętna baba. Jeden z nich wpada w ręce mamy. Piotruś? Tymczasem o eliksirze dowiaduje się pan Henio, który zaczyna grozić Amelce. Wiem o eliksirze, wiem, co zrobiła. Nigdy! W końcu zastawia na nią pułapkę. Wreszcie cię mam. Zostańcie z nami! Gdzie jest ten kot, panie Heniu? Panie Heniu! To było straszne. Przez chwilę myślałam, że to koniec. Że będę musiała mu dać przepis na eliksir miłości. Na szczęście nie poddałam się. To jeszcze nie koniec. Dobędę ten eliksir. Tego już za wiele. Chciałam pomóc mojej rodzinie, a ściągnęłam same kłopoty. A wszystkiemu winny jest ten pamiętnik. Boję się, że pan Henio wreszcie go zdobędzie. I co wtedy? Muszę go odesłać cioci Fionie, jedynej osobie, która rozumie magię. Nie mogę go dłużej trzymać w domu, to zbyt niebezpieczne. Pa! Wreszcie! Kontrola najlepszą formą zaufania. Muszę się dowiedzieć, co też ukrywa przede mną Piotrek. I kim jest ta baba, która pisze do niego listy? Gdzie to może być? Same papierki? Jeszcze więcej papierków? A gdzie mogą być te listy? No tak, nowe koszule. Ostatnio kupione. To na pewno dla niej. A w sumie sama mu je kupiłam. On nawet ich nie chciał. Czuję damskie perfumy. A to drań jeden. A nie, to moje. Zawsze w niego wierzyłam. Czemu wąchasz koszulę Piotrka? No co ty? Sprzątam ja. Ja układam koszulę, bo... wiesz co? Bo sprawdzam, czy równo. Popatrz, czy równo po 3 centymetry, tak? Tak. O, proszę, proszę, proszę. To jakieś dziwne. Mamo, mogę wyjść na chwilę? Dobra, idź, idź już. Amelka, a właściwie nie zauważyłaś czegoś dziwnego ostatnio? Dziwnego? No takich na przykład listów albo dziwnych karteczek. Nie, no co ty? A ty? Ja? No co ty, no czemu mnie przepytujesz, tak? Idź lekcję odrabiać, dziecko, szkoła się zaczęła. Mama coś podejrzewa. Chyba przegapiłam jakiś list od natrętnej szefowej. Nie jest dobrze, nie znacie mojej mamy. Przed nią nic nie da się ukryć. Och, jak ja kocham babeczki, słodziutkie babeczki. Udało mi się wymknąć z domu na jedną. Ania nawet się nie domyśla, że jestem babeczkożercą. Od razu by mi zabroniła przecież, że niby są niezdrowe. Ja po prostu nie mogę bez nich żyć. Najmi przyszedł? Za 15 minut spotkajmy się przy torach? To chyba nie do mnie. Pst, pst, to ja! Za 15 minut na torach, ale tak, żeby mama nie widziała. To już czas, by powiedzieć prawdę. Muszę powiedzieć Piotrkowi o szefowej i próbie porwania mnie przez pana Henia. Znowu? Czy on naprawdę myśli, że ja się nie domyślam, że on ma jakąś babeczkę? I jeszcze te papierki! No czemu on po sobie nie sprząta? Wszędzie je znajduje! Jestem niczym tajny agent. Muszę dotrzeć na spotkanie z Amelką niezauważony. Hej! Dawaj hasło! Jakie hasło? Tajne hasło tajnego spotkania! Ale Piotrek, to ja!
Musimy pogadać. O nie, zapomniałem o urodzinach mamy? Nie, są dopiero w czerwcu. O imieninach? Nie, są w lipcu. Słuchaj wreszcie i nie przerywaj. Porządziłam eliksir miłosny i przez niego szefowa mamy się w tobie zakochała. Piotrek, to bardzo ważne. Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Słucham, słucham. Ale co mówiłaś? Że miałam księgę tajemnych mikstur i stworzyłam eliksir miłosny. Aha. Był dla mamy, ale wypiła go szefowa i się w tobie zakochała. Wierzysz mi? Nie. Ale Piotrek, mogę to udowodnić. Okej, okay, uwierzę ci, jak wyczarujesz mi babeczkę z lukrem. Ale ja nie jestem czarownicą, po prostu zrobiłam eliksir miłosny. I pewnie nie uwierzysz mi, że pan Henio próbował mnie zamknąć w garażu. To wyczarujesz tą babeczkę, czy nie? Nie! No tak, mogłam się tego spodziewać. Nie uwierzył mi. Dlaczego dorośli nie widzą zbliżających się kłopotów? Piotrka nie ma już godzinę. Ja się po prostu martwię. Może zerknę mu na komputerze, co tam ma. Może coś znajdę. Ale słuchajcie, ja wcale nie jestem wścibska. Ja po prostu się martwię. Jestem żoną, tak? A jakby mu się coś stało? A może, nie wiem, gdzieś zaginął, ktoś go porwał, nie wiadomo. Muszę być czujna. A to co? Donaty? Strona o babeczkach? Strona o ponczusiach? A to co? Mail. Nie, no nie mogę, nie mogę, nieładnie. Ale martwię się, a jak coś się stało? Muszę. Spotkajmy się za 15 minut przy torach? Zaraz, jak to? Czyli moje przypuszczenia były słuszne. Muszę złapać go na gorącym uczynku. Ale ta Amelka ma pomysły. Uważa, że jest czarownicą i umie robić eliksiry. Może mi jeszcze powie, że jej kumplem jest Harry Potter. Znajdę go. No gdzie on jest? Zaraz nakryję go na gorącym uczynku. Czy on naprawdę myśli, że mnie wykiwa? Gdzie on jest? Spóźniłam się? Nie ma go! Nie ma! A może ja mam jakąś paranoję? Może ten list i ten mail wcale nie był do niego? Może po prostu to jakiś dziwny zbieg okoliczności? A to co? Papierki po truskawkowych cukierkach? Jego ulubionych? Był tu! O nie, wracam do domu. I jak kopnę go w tyłek, to się 3 dni będzie obracał! Czy to dobry pomysł, żebym oddała ten pamiętnik? Piotrek mi nie uwierzył i wcale mu się nie dziwię, a mama coś podejrzewa. Wokół domu kręci się pan Henio i szefowa. A może jeszcze w tej księdze coś znajdę? A może uda się odwrócić działanie eliksiru? Wtedy szefowa odkocha się w Piotrku. Może warto spróbować? Cześć, czarodziejko. I co, dzwonił już Harry Potter? Nie jestem czarodziejką i mówiłam prawdę. Jestem zła. Czy choć raz może mi się coś udać? Czemu wszystko jest tak skomplikowane? Mam cię! Mam cię, ty zdrajco jeden! Ja? No przyznaj się! Przyznaj się! Ale do czego? To nie ja zjadłem tą czekoladę z rodzynkami! Piotrek, jak mogłeś? Im wszystko o twojej babce! O babce? Wierzyłam ci! Jak mogłeś? To nie tak, jak myślisz. Ja tylko czasami. Jak mogłeś? Wierzyłam ci. Ale Aniu, znasz mnie. Ja kocham babeczki. To było ich więcej? Ile? Ja sobie obiecywałem, że już nigdy więcej, że już nie będę, ale... Nie wychodzi, no. No powiedz, jakie one były? No jakie? Oj, różne, Mysiu. Czasem były pulchniutkie, czasem malutkie, czasem wyrośnięte.
A jedna nawet miała takie gwiazdki na czubku. Gwiazdki na czubku? I tobie się to podobało? To skandal, skandal! Znowu to samo, znowu się kłócą. A może powinnam przygotować ten eliksir jeszcze raz? Przecież znam przepis, już sama nie wiem co robić. Ja chciałem ci powiedzieć! Oszaleję zaraz, oszaleję! To koniec, koniec! A kto to znowu? Kto chce zniszczyć moje życie? Idę, idę, kto to znowu? O nie? To moja szefowa! Co ona tu robi? O nie, znowu kłopoty! O nie!